Serwus widzowie, dzień dobry, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa i w końcu widzowie jesteście po egzaminie z angielskiego, przynajmniej niektórzy z was. Także gratulacje, przeszliście, słuchajcie, ten etap egzaminów ósmoklasisty, możecie napisać w komentarzu, jak wam poszło. No i przy okazji stawić łapkę w górę, subskrypcję, jest to bardzo, bardzo ważne. I w dzisiejszym filmie pójdziemy, uwaga, uwaga, robić naszą ulubioną rzecz, czyli śledzić, widzowie, śledzić Yetiego tym razem, dlatego że musimy zobaczyć, o co tutaj wszystkim chodzi, dlaczego on jest w końcu dobry, a może on jest zły tak naprawdę. No wiecie, o co chodzi, po prostu musimy to ogarnąć. No i oczywiście moim wspaniałym pomagierem będzie najwspanialszy i najukochańszy toast w tym mieście, czyli Szczypson, ponieważ no po prostu ja myślę, że on jest idealną osobą do tego, aby pomogła mi z tym wszystkim. Zresztą on też jest to zamieszany, wiecie, o co chodzi. My siedzimy w tym razem. Także no, w każdym razie lecimy do niego bez przedłużania, dzwonimy w... A! A! Co się dzieje? Że się zbliżasz, słyszałem, że się zbliżasz, słyszałem, że mówisz najlepszym toastem. No ciężko tak się z tobą nie zgodzić. No ciężko, bardzo ciężko. Myślę, że no nie da się ze mną nie zgodzić po prostu, no. Myślę, że hańba tym, którzy się nie zgodzą. Widzisz tu jakiegoś tosta? Ja nie. Nie. A tam jest jeszcze jeden, co zbudowałeś. A nie, bo to jest nieżywy. On się nie równa ze mną. To jest nieżywy, to jest rodzaj męsko-nieżywotny. Mam takie pytanie. Jakie? Dlaczego ty masz dalej kastet na łapie? Słuchaj, no kurde, bo sprawa jest taka, że tu jest niebezpieczny na tej dzielni, wiesz, o co chodzi, nie? I no ale kto tu grasuje? Na przykład Yetim. Poza Yetim? Ale wysprzątał w sumie. Ej, w sumie wysprzątał. Bardzo fajnie, że wysprzątał, sumie, ale still. Nawet patrz, trawa zaczęła rosnąć, jak wow, to się zielono zrobiło. No, jejku, to jest taki cute, naprawdę, nie wiem, mega fajnie. Mega, mega, no po prostu aż chce się żyć, wiesz o co chodzi. Przyjmij się oto ży tego kwiatka na znak tej pięknej nocy. Dzięki. Przyjmuję tego kwiatka. Popij. Patrz, jaki księżyc śmieszny. No, wygląda dziwnie. Mega dziwny kształt ma. Pełnia? Półpełnia? Taki, no właśnie, nie wiadomo. Taka trzy czwarte pełnia, no nie wiem, no ciężko taki powiedzieć. Trochę jak Peron w Harrym Potterze. Trochę tak, 9¾, no. Dokładnie. Jest dobrze, ciężko. Co cię sprowadza w moje skromne progi? W twoje skromne progi, międzybambusowe skromne progi, sprowadza mnie to, że, jak wiecie widzowie, wczoraj umówiliśmy się z Yetim na spotkanie. Tak, umówiliśmy się, nie? To było wczoraj. Tak, znaczy ja zostawiłem propozycję, że chcę się z nim spotkać. Ale nie dał żadnej informacji, więc chyba dalej chcę wojny, więc ja jestem przygotowany. Ja też jestem przygotowana. Ale patrz, ogólnie rzecz biorąc. Pokażę ci sztuczkę. No, jest miecz w prawej, jest miecz w lewej. Wow! Stary, i znowu w prawej. Jesteś wow takim magikiem. Nie dość, że toast, to jeszcze magik. Serio, no takich w sklepach nie znajdziecie. Normalnie, a teraz patrz to. Sztuczka, potrafię znikać. Wow, robi się wrażenie. Robi wrażenie. Ej, jak widzisz? Się pojawiasz, to jesteś łysy w ogóle. W sensie bez twojej obwódki, mega dziwna akcja, ale okej. No dobrze, bo ja tak lubię chwilowo być łysy. No rozumiem, ja też w sumie. Bardzo dobrze fajna sprawa. Dobrze, czyli co ty, czy, bo ja dalej chciała, nie wiem, tak, miałam ci tłumaczyć. Więc tak, jutro lecimy, znaczy co ja mówię? Wczoraj byliśmy u Yetiego i chcieliśmy się umówić z nim na spotkanie. No i ja stwierdziłam, że musimy tam po prostu iść do tych Yetowic. Takiego, wiesz, tego całego jego miasteczka. No tak, chcę zobaczyć, co tam się dzieje. No proszę. Musimy tam iść zobaczyć. No dobra, ale ja wypijam potem na niewidzialność. A to masz dla mnie też? To zależy. A od czego? Od ceny, którą jest, prawda, przyznanie najlepszej altanki no na świecie. No way! No czemu zawsze ta altanka? Ja mam dosyć tego. No. Ja teraz nie mogę, bo teraz widzowie widzą moją twarz. To już tym bardziej jest tragiczne. A co, wczoraj nie widzieli? Czy tam przez wczoraj? No kiedy nie, to było? Ale mam zeza, ja pierniczę, ale spoko, to ja też to mnie pociesza. O, trafiłeś. Dobra, no. Dawaj. Okay. Miejmy to z głowy, bo potka na niewidzialność czeka. For dobrze, you. Altanka imienia. Ryknij, ale ryknij. Może dobra, być? Zaakceptuję to. Dziękuję. Jak mam dosyć, bo dla mnie to jest największa trauma życiowa, przysięgam. Jeszcze raz, że ci powiem jaka o tej altance. Jaka trauma? Przecież to jest piękne. Nie, to nie piękne, jest że można przeczytać tą altankę. Ta altanka już jest... A czemu ty nie przeczytałeś prostu... w takim razie? To proszę no, też ale, tutaj bo ja, twój bo głos. Nie, proszę twój głos, bo widzowie po prostu... Ja myślę, że widzowie się stęsknili za tym. A tak, ja ryknąłem u siebie na odcinku też wczoraj. Ryknij, tak zarycz, ale no, ja... no zarycz, no. No dobra, ale to trzeba tam iść chyba, czy nie? Czy mogę nie, być ja tam? Myślę, że możesz. No nie wiem, nie, no nie, nie, dobra, już nie ma czasu. Czytać no można weź, tylko pod no tym. No weź, dobra, to na sam koniec odcinka w takim razie. Dobra, no ale na mały wrócimy, paluszek, na mały okruszek paluszek. No, tak, no, no, na co sobie tam chcesz. Dobra, okej, wspaniale, super, cieszę się w takim razie. Już nie czyli mogę co, czyli idzie, ale po co my tam idziemy w ogóle? No po prostu ja zobaczyć, wiem, co on tam robi, wiesz o co chodzi, czy to jest na pewno bezpieczne. Czyli chcę go podglądać. Tak, chcę to go podglądać. To jest niemiłe. To jest karalne. A chciałabyś, żeby on ciebie podglądał? A może tak? Aha! Nie no, żartuję. Dobrze. Ale ja myślę, że to są nie dwie inne rzeczy, pytania. Gdzie ty jesteś. Jakby już... Ja już może tu lecę. Szybciej?
Okej, okay, dobra. Tu, no ja, już, ej, on tam jest, on tam jest, on tam jest, ja się boję gdzie jednak. Jest, ja gdzie się jest, tam gdzie boję, jest, widziałam, gdzie jak jest. Tam gdzieś tam do niej chodzi. A jest tam, faktycznie łazi, coś tam robi, czekaj, to czekaj, to czekaj. Pijesz potem? No, piję. Piję potem. To zdrówka. Ała! Uśniem, bo uśniem. Okej, okay, ale zdej mi elytrę, ziomek. A, no tak. Ja nie mogę, idzie z takim płaszczem, bo po prostu doktor Strange. Dobra, ale Strange. My się teraz nie widzimy, to jest taki mały problem. A nie, ja nie mam butów nawet. Dobra, to ja patrz, fajerwerk mam w ręce. Gdzie ty jesteś? Dobra. Okej, okay, dobra, ja widzę cię, ty jesteś obok szkieleta. Flaszkę mam w ręce. Jo, i szkielet mnie nawet nie zauważył, ale super. No, bo nie widzą moby, no, jak jesteś. No, mega, ja nie wiedziałam, że tak jest. Strasznie fajna jest, sytuacja. Robi się dzień, czy jest... Tak, czy jest robi się dzień, robi się dzień teraz, bo teraz była noc, teraz jest dzień. No dobrze. Taka sytuacja ogólnie rzecz biorąc. Idziesz tu jest jakaś tabliczka. Uwaga, teren budowy, uwaga. Okay. Uwaga, uwaga. Okej, okay, teren no dobra, budowy. Czyli jest budowany. Uważaj po prostu. Okej, okay, będę tak. uważać, będę uważać najbardziej. Zginamy się na rusztowanie w tym momencie. Tak jest, ała. Okej, okay, prawie umarłam. Ow. Tu widzę, że załamałeś nogę. No, ja muszę sobie zjeść. Lekka kraksa, no. Lekka dobra, kraksa, ale czekaj. Rzec. No. Bo on tutaj jest, ja nie wiem po co my tutaj przyszliśmy, to jest twój no, pomysł, zobaczyć ja tutaj po nie chciałem przychodzić. No dobra, no. No i patrz, no, się tam kręci w środku. No wiem, ty, on tam ma go, jakiś no. napis w ogóle 40 tysięcy. Już ma 40 tysięcy? No chyba tak. Robi wrażenie. Ja Robi wrażenie. On jest mocny. No ale to nie wiem, czy zasłużone. Czemu bo nie wiesz? Bo on tutaj nas torturował, a teraz nagle patrz, dostaje wszystko. Dzisiaj masz rację, wszystko, to wszystko no. jak na garści. No. Podane na tacy dostał. Wszystko. Podane na tacy. Dobra. Jest tu w środku. O, tak, ty on czyta te tabliczki, co ja zostawiłem. No faktycznie, no. Yo, ej, dobra, ty czyli on wie, czyli on wie. Dobra, to tak. Teraz się tak naprawdę okaże, czy on faktycznie o, będzie chciał tam na dół, coś... Zszedł na dół, no idziemy na dół za nim. Co jak umrę? No to umrzesz. Taka jest twoje rzeczy. Okej, okay, dobra, ja tak sobie tutaj weszłam, ja stwierdziłam, że ja nie będę wskakiwać do tej wody, bo ja się boję, że ja po prostu nie trafię. A ja wskoczyłem. Ej, on no jest piętro wyżej. Ej, on jest tam, gdzie on to jest TNT jest w tym magazynu, było. No, w tym magazynie. Nie. Oni ja otworzą się, ja to TNT, otworzą to TNT, otworzą to TNT. Nie, no czy... Ja mu zaproponowałem spotkanie, mi wysadzi chatkę, no na bank. Nie, no way, no way. Co? Ty, on bierze to TNT, co on robi? O co tu chodzi? Nie wiem. To jest mocno podejrzane, nie podoba mi się to, Emilia. Ja tego nie rozumiem. Ale boję no, się tego TNT. To on rozwalony, on nie ma killowa, boże, jaki to jest biedak. Co? Czemu on dał TNT? Nie wiem. Ale faktycznie dał. No, mega ale dziwne. I co on z tym TNT będzie robić? Nie wiem, co jak on tam go weźmie na spotkanie z nami i wysadzi sobie palionowo. A on ma głowę palionki! Nie. Co ty, co? Co tutaj się dzieje? To jest mocno podejrzane, to jest mocno podejrzane. I my mamy... Cze, bo on idzie, patrz, on dokłada! Ją, nie było jej tu, no tak! Faktycznie! Bo pisze... Czekaj, o nie, pisze tabliczkę jakąś. Dobra, i on tam... Przyjaciele! Przyjaciele napisał stare pod nami. No, ja myślę, że to jest gra na emocjach. No way. Ale on tutaj bajeruje. Patrz, ale ja go stroluję, ja podmieniam tą tabliczkę. On ma teraz mindfucka. Złapać? Sorry. On zaraz zostać no. zajdzie. Jeszcze widać twoje, nie ruszaj się, bo widać jak chodzisz. Ja teraz się nie ruszam. Okej. Okay. Okej, okay, to ci się nie ruszam. No, ja się nie ruszam też. Okej, okay, zjadł se, dobra, niszczy. I znowu sobie tam. I pozostawia na nowo nie, i teraz. Ej, zniszczył cię! Mnie też ty zniszczył! A, ale cię zniszczył. Co to ma znaczyć? Czemu mnie zniszczył? Nie wiem, ale on ej, to wyciągnął. On nas bierze. Pokój dla gości, dla nas, ty. Widzisz to? No jedno ja łóżko pierniczem. W środku. Hańba. No ty, i jak ja się z tobą zmieszczę, ty się wiercisz pewnie. Nie no, ja śpię w łóżku, a ty sobie na dywanie legniesz. Ej, excuse me, co to ma w ogóle być? Ja śpię w łóżku, ty śpisz sobie na dywanie. Co? Ale kto tak powiedział? Ja. No ja sobie pierwszy zaklepałem łóżko. No co wiesz. Za tym w ogóle? Jaki no, tragedia z tą. Dobra, lecimy. Po prostu, gdzie on tak poszedł? Na górę? Na górę tak. Idzie, na górę idzie, no. Sorry, nie zauważyłam. Dobra, ja też tam idę na górę, tylko ja po prostu no to się... zaśledzenie Yetiego, jak ty nie zauważysz, że on poszedł. No bo kurde, nie wiem, że mam wadę wzroku. Jaką masz wadę wzroku? No, mam wadę wzroku, muszę iść do okulisty. I to tak poważnie, to jest poważna sytuacja. Że nie wiesz. No ale ja po prostu nic nie widzę na oczy, wiesz? I aha, że tak mrużysz sobie, oczy że... przed komputerem, rozumiem. Tak, tak. Gdzie ty jesteś, okay. Idziesz? No to mam biegnę. Ej, on gdzieś weszedł. On gdzieś wszedł, on gdzieś, co to on jest, gdzieś weszedł, co to jest, no, co to jest, on gdzieś, co to jest? On gdzieś, no, on gdzieś ewidentnie weszedł. Przestań się śmiać. On gdzieś ewidentnie weszedł. Ej, to jest jakaś zbrojownia! No była ej, tu, no. Popatrzcie, co to jest za miejsce, tu tutaj no, nie było. Ale ja nie wiem po co ta zbrojownia szczerze i to mnie bardzo niepokoi. Zabrał TNT i bierze zbroję. No, nie wygląda no to jakby way, się, no się way, rozmawiać, no nie? Way. Ej, nie widać mnie co dobrze, nie? Fajnie, dobrze, że tam to wyszedł. No przestań się śmiać, to jest poważna sytuacja, ty śmiejesz do mnie wyszedł, cały czas. Wyszedł, dobrze, stąd wyszedł.
Co on tutaj robi? Kolejne jakieś pomieszczenie? Co to jest? Zrzuć tam łopatę. Nie wiem, ale on idzie na tą wieżę. No way, ej, uważaj, to jest krzywa wieża w Nietowicach, uważaj. Dobra, bo ja prawie umarłam, jak na nią wchodziłam, jest taka niebezpieczna, jest tak zrobiona dziwnie. Idę na górę, ja się nie boję. Ja coś nie coś potrafię. Ty nie coś potrafisz, masz talent, tak, ja walę wiadro z samej góry. No way, co, no way. Okej, okay, on coś otworzył, ja tutaj jest e-mail, ty, to jest skrzynka jakaś, chyba. No. Ja muszę zobaczyć, co w tej skrzynce e-mail jest. I hasło do konta jego, coś takiego było. On ale to zabrał. Ale co, w tej skrzynce? No był, albo nie był, to nie było tutaj, nie wiem. No coś takiego tutaj jest. Sprawdź, otwórz szybko. No nie, no... No i weź to, jest zobacz. Tam książka, no jest tam książka. No nie, i tam no nie biorę zapisane. Tego, bo on tu jest, no. No dobra. Co on biegnie robi? Se, dobra, leci, biorę leci, teraz, leci. Ej, on leci w kierunku Palionowa, no szybko to czytaj. Dobra, ej, faktycznie jest tam hasło. No dobra, widzisz. Gdzie on leci? No do Palionowa, leć też, chodź. No dobrze. Tylko tak uważaj, wiesz, tak naokoło jakoś, tak, że się nie zauważył. Ej, mi się zaraz kończy podcast, mam 2 minuty. No ja też. W sumie wypiliśmy w tym samym czasie, no to logiczne, że całkiem mamy logiczne, tyle samo czasu. Dobra, czyli co, dolatujemy do samego końca, on... ale gdzie on poleciał? Ty, nie on wiem, jest przy nie tym, wiem, nie wiem, jest, nie wiem. Jest przy moim domku, jest przy moim domku, widzę dobra, go. Dobra, ja go tutaj obserwuję z góry, przynajmniej staram się, dobra, stąd nie zejdę. Okej. Okay. Dobra, lądowanie. Dobra, wylądowałam, a ty gdzie jesteś? Ja też, ja wylądowałem na górze, na tych drzewach, nad moim domkiem. A on wszedł do ciebie do domu. On jest u ciebie w domku! Nie jest u mnie! Nie no, do koniec. Dobra, nie wypijam co, no, zaraz mleko się, i idę po ten. No way. Nie, no, ale tak nie może być. No jak tutaj wejść, kurde. W biały dzień, włamanie w biały dzień. W biały normalnie dzień. Do mnie na chatę. Nie no dobra, ja tego nie akceptuję. Ja muszę zamieszkać u ciebie. Tak. No. Okej. Okay. Co on tam robi? O, patrz, widzę go. Ja już jestem, ja już jestem. Otwiera swoje skrzynki w ogóle. Aha. Daisy. Już tu nie ma dla ciebie miejsca. Nie, nawet nie próbuj nic z niej zrobić! Uważaj, proszę cię, na Daisy. Nie przychodź tu, lekka kraksa się stała. Co to znaczy lekka kraksa? Co to znaczy lekka lekko... kraksa? Co zrobisz z moim kotem? Ej, kot lekko oberwał. Nie mów tak nawet. Idzie nie do mojego domu. W sensie gdzieś tam przy moim domu jest. Obok tabliczek. Okej, okay, chcę wejść tam. Dobra, zdążyłam wejść. Uważaj! Gdzie jest Daisy? Gdzie ty ją zakopałeś? No mówię, że lekko oberwała, no! Ty ją zakopałeś! Gdzieś słyszałam, jak miałkła! Nie, no właśnie, no, to był ostatni dech, który wydała. No przestań tak mówić! Jesteś okrutny, ja pierniczę. To się jeszcze rozchodziło miałam echo 30... po tym, jak jest przydań ciosa. Przestań. 30 sekund mam potki, ja zaraz przestanę pojawiona. No, ja nie wiem, dlaczego my tu jesteśmy, jak mamy 30 sekund do końca, ja wychodzę stąd. Nie wiem, ja on zostawia jakąś tabliczkę. No 25 nie sekund, kurde. Dobra, ja wychodzę. Jest napisane pokój Yeti. Dobra, ja mam 18 sekund. Jestem gdzieś tam, dobra, schowałam się. Ja się chowam na górze, na piętrze twoim. Dobra, kurde, mam mało czasu, 10 sekund. No, gdzie ty jesteś? No. Dobra, chowam się tu gdzieś tu. A, 6 sekund, dobra, lecę do góry. Ja cię kręcę, dobra, szybko. Coś tam na dole robił, ale ja nie zdążyłam zobaczyć, bo już się pojawiłam. Musiałam stąd uciekać. Ja jestem na samej górze twojego domku. Okej, ja tu mam gdzieś jeszcze... Mam jeszcze niewidzialność płotka, ale nie wiem, czy ją pić, czy nie. Słuchaj, to jest mój dom, to czemu mam mieć płotkę na niewidzialność w moim własnym domu? To on powinien mieć, nie? No, fakt. Ja nie będę tutaj. Co ty robisz tam na górze? Ale konkrakse. Jaką kraksę, to ja ci zaraz zrobię na twarzy. Gdzie jest Daisy? No... On wącha no widzę kwiatki. Wszystko! Ona wącha kwiatki! Wącha kwiatki, ja ci dam zaraz wąchanie kwiatków. Dobra, gdzie jest ten Yeti? Poszedł sobie już, nie widzę go tutaj nie nigdzie, wiem. On jest pewnie w mojej piwnicy dalej. Nie no, jest tu pode mną. Łazi po tym domu twoim. Ale na dole czy na górze? No, on tam dole. Jest, dobra, wiem gdzie jest, tylko że ja nie mogę kurde tędy... Okej, jest w kuchni chyba. Ej, nie wiem co mam robić. No chodź tu pomóż, widz, ty stoisz na górze i ale czujesz co, bombę. Ci pomóc, nie, no, nie wiem pomysł, no! Będzie... Cokolwiek! Ja jestem na górze. Zaczuję się wychylić. Ja idę opłakiwać twojego kota. On coś robi, on mi zostawia rotę flesze wszędzie, mi robi bałagan! Opłakiwanie mojego kota, słyszę ją tutaj jak miał, czy ją gdzieś zakopałeś. Nie, szuka czegoś w moich dalej skrzynkach. Jest echo, ty jesteś echo, sam które echo. Po niej zostało. Echo. To jest echo, które po niej pozostało. Dobra, słuchajcie, gdzie on jest? On wychodzi, małpy wychodzi, w domu. wychodzi. No przestań. O, wyszedł i zostawił na rotę fleszy. Wyszedł. Przestań! Słuchaj, sytuacja i teraz jest u ciebie w domku. Gdzie jest Daisy Szczypson? No mówię, że wącha kwiatki od spodu.
Nie wiem. Dobra, on jest tam. O, dobra, on wraca do siebie, wraca już do siebie. Git. Do siebie. No, już wyleciał Tom, wyleciał Elytrom, dobra. Jest git. Proszę mi oddać moją Daisy. No co za chłop, I can't z ciebie po prostu. Mówię, że się stała lekka zakopał kraksa, no. Po prostu ją wszędzie, no. No, nie, no, I can't. Jeszcze tutaj mi zrobił bałagan Yeti, dobra. No chodź tu. Jeny, przeżyła. Ale jazda bez trzymanki. No nie, Daisy, idź se stąd, wstań. No przestań ją zakopywać, bo ja teraz ja cię zakopię. Nic sobie do Daisy. Tak, 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 tak. Możesz się stąd posunąć. Chodź, myślę, Daisy. Tak dłużej ta cisza będzie trwała. Daisy, do nogi. No przestań, ja tam zrzucę. Daisy, chodź tu. No przestań rozkopywać, no nie, 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 no, no nie wyjdzie teraz. No co za gościu. Przestań, zostaw tego biednego kota w spokoju. Dobra, Daisy, no ona nie wyjdzie. No przestań już. Idź pod altankę i zamucz. No przestań, szalałeś chyba. Idź pod altankę i zamucz, idź muczeć. Lekko ją wykąpać chciałem. No lekko ją wykąpać, zaraz ja cię zaraz. Ja cię zaraz lekko wykąpię, dobra, szybko. Dawaj, Daisy, no nie, przestań. Tak. W końcu. Dobra, no jest. No nie, nie, nie. Przestań. Dobra, hej. No hej, hej, kurde. Ty pod altankę obiecałeś na mały paluszek okruszek. Chodź tu i idź zmuczyć. Dobra, wraca do domu. Dobra, słuchajcie, ja już mam dość, ja już po prostu mam totalnie dość. On niech sobie wróci tego do domu, ja muszę, słuchajcie, Daisy stąd wypuścić dziury. No i co, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, co mam myśleć, na kanale u Szczypsona, słuchajcie, zaraz, nie wiem w sumie, która jest godzina, ale w każdym razie zaraz po mnie, słuchajcie, jest spotkanie, także, no, znaczy jest, w sumie nie wiem, czy jest, ale całkiem możliwe, że się spotkamy, skoro on tutaj przyszedł. Więc to się okaże, bądźcie, słuchajcie, z nami o 19.19 na kanale Szczypsona. Widzimy się jutro o 18.30 na moim kanale, łapkujcie, subskrybujcie, buziaki i ten, do jutra, pa, pa.